Siema, gramy dzisiaj w specjalny UHC, ponieważ każdy ze stone'ów na mapie został zamieniony w szkło. Także będzie dzisiaj dosyć ciekawie, dosyć bogato i nie drży się challenge przy okazji. Zaczynamy. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, moi drodzy, także witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Siema, z tej strony Cyfer, to jest kolejny odcinek z UHC na moim kanale i dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ w tym momencie, kiedy oglądasz ten odcinek, prawdopodobnie przygotowuję się do livestreama 12-godzinnego, ponieważ w sobotę, teraz jest któryś, nie pamiętam który dokładnie dzisiaj, ale w sobotę, czekajcie, spojrzę sobie, w sobotę 16, dobra, w każdym razie trwa 12-godzinny stream na Twitch TV też cyferkowy, który się właśnie tam odbywa. I wiesz, kogo tam brakuje? Brakuje tam ciebie, widzu. Tak serdecznie zapraszam, oczywiście, możesz najpierw obejrzeć odcinek sobie na spokojnie, live ci nie ucieknie, nie, w każdym razie, ale jeśli widzisz ten odcinek o 10, to już wiesz, co dzisiaj będziesz robił w każdym razie. Co więcej, dzisiaj jest challenge prosty, gramy standardowe, słuchajcie, UHC, będzie Final Hill, by the way, jeszcze daję informację, ale przede wszystkim dzisiaj nigdzie na mapie, moi drodzy, nie znajdziemy Stone'a. To jest jedyne miejsce, czyli spawn, gdzie możemy zdobyć Stone'a, także muszę sobie trochę go wziąć. Na szczęście nie potrzebujemy czegoś takiego jak piece na tej mapie, więc tak naprawdę wystarczy, yo, 6 sztuk, czekaj, jeszcze jedną sobie wezmę, więc nie trzeba nic brać więcej na szczęście. Więc dobra, ja sobie kraftuję teraz na prędkości i motykę, przepraszam, i siekierę, i kilofik, no i oczywiście dzisiaj jest włączone stalowe uzbrojenie, żeby było ciekawiej. Więc będę teraz ruszał, słuchajcie, w mapę. Musimy uważać na brak regeneracji, ponieważ gracze będą odpadać teraz, co więcej. I jak mówię, wszystko, słuchajcie, pod ziemią jest praktycznie totalnie widne, że tak powiem. Jedyne co, to andezyt, granit i dior tak naprawdę zasłaniają nam troszeczkę, więc na to jedynie trzeba uważać, żeby, kurczę, nie wiem, tymi się nie zasłonić, coś takiego. To są jedyne surowce, które występują. W każdym razie 99, tak jak Feniks napisał, 99,9% stone'a zostało usunięte z mapy, słuchajcie, jest zamieniony po prostu w szkło. Także ja sobie biorę czym prędzej tutaj rzeczy. Jeszcze fajnie byłoby sobie jakieś jedzenie ogarnąć, bo w sumie lekka lipa, powiedzmy, z taką ilością żarła sobie schodzić, więc ja jeszcze popoluję na jakieś zwierzęta, bo dzisiaj generalnie jest też mniejsza znacznie mapa. Co więcej, dzisiaj jakoś border znacząco szybko iść nie będzie, będzie dużo wolniejszy i bardziej będę liczył raczej na spotkania graczy ze sobą nawzajem. W sensie myślę, że 200 będzie miało ten końcowy border. Przy okazji, admin, proszę o nadanie nam wszystkim fire resistance na takie, powiedzmy, no nie wiem, 20 minut. Myślę, że dzisiaj 20 minut to będzie taki odpowiedni czas. Plus nadanie efektu Night Vision, bo nie wszyscy mają full Bright Resource Pack oczywiście. No i okej. Tu jest, słuchajcie, już granica bordera, także jak widzicie, świat jest na pewno niemały. Okej, jest jeden problem, słuchajcie, mianowicie taki, że mamy plugin na dodatkowe HP, co możecie zresztą zauważyć, ale tym się nie przejmujemy, po prostu restartujemy wszystkim level do zera. Także, moi drodzy, pamiętajcie, żeby później poenchantować się do chwili startu, bo chwilę przed startem zrestartujemy każdemu level i już tam co później se nabijecie, to jest wasza sprawa. Okej, schodzimy, słuchajcie, pod ziemię w takim razie. No i tak to mniej więcej wygląda. Kilof jest tak naprawdę tylko i wyłącznie potrzebny do rozbijania surowców w tym momencie, także nie trzeba mieć jakiegoś mega kozackiego go za bardzo. No i ewentualnie do zdobycia, słuchajcie, obsydianu. Co ja dzisiaj celuję? Celuję w to, żeby zdobyć jak najwięcej, słuchajcie, surowców. Troszeczkę jakbyśmy grali na X-Rayu, się można poczuć. W każdym razie. Myślałem jeszcze nad wariantem, słuchajcie, że nie mamy w ogóle żadnego stone'a, że nie ma nic totalnie pod ziemią, ale stwierdziłem, że przy 90 osobach raczej przeżyłoby 5 osób do deathmatchu, patrząc na to, żebyście się po prostu wkopali pod ziemię. Tak, widzowie, taką wiarę mam we własną widownię. Także postanowiłem, że troszeczkę bezpiecznie sobie zagramy. W taki właśnie sposób, że dzisiaj po prostu jest szkło zamiast tego. I tu muszę uważać, bo tu będzie spadek jakiś z tego, co widzę. Bo jeśli widzimy koneksję szkła, no to tutaj będzie raczej jakiś spadek. Tu powinienem bezpiecznie całkiem zejść na dół. No i widzimy, słuchajcie, wszystkie surowce dzisiaj, więc jest, myślę, że to całkiem kozackie, bo mogę na spokojnie sobie zebrać cały ekwipunek. Moim celem dzisiaj jest zebranie sobie ekwipunku, oczywiście stalowego. Myślę, żeby połączyć nawet dwa zestawy sobie takie. Będzie po prostu najlepiej w ten sposób, jeśli będziemy mogli tak zrobić. No i oczywiście węgiel przy okazji pozbierajmy, bo wszystko to muszę przepalić. Jedno, co nas dzisiaj na pewno nie zaskoczy, jest Gravel. Raczej wątpię, że w jakiś sposób nas Gravel może tutaj zaskoczyć na tej mapie. No ale okej, weźmy sobie teraz tak, przepalmy. Potrzebuję jeszcze 8 sztuk, żeby zrobić sobie lepszy. W sumie stalowy kilof? Nie, wydaje mi się, że stalowy kopie jakoś tak lepiej, wiecie? Także imo, idziemy sobie jeszcze tutaj. Przy okazji surowce będzie szybciej kopał, także na pewno bez problemu będę wszystko mógł sobie pozbierać. No kurczę, z tym HP troszeczkę zapomnieliśmy akurat. Muszę stwierdzić. No ale jak mówię, tym się nie przejmujcie, to HP nie będzie miało znaczenia. Po starcie wszyscy dostaną zrestartowany level po prostu. Dobra, kolejne 8 sztuk zebrane. Teraz co? Teraz muszę zrobić sobie przede wszystkim kill off. Czy będzie final heal? Tak, będzie final heal dla wszystkich. Nie, wróć.
Ej, dzisiaj jest niepotrzebny Final Heal. Nikt nie dostanie dzisiaj Final Heala. Z jednego tylko powodu. Nie jest on potrzebny. Wszyscy widzimy bardzo dużo surowców wokół siebie i każdy może zebrać sobie jabłka i żelazo, więc Final Heala nie będzie. I to jest po prostu rozwiązanie najprostsze. Także gracze, moi drodzy, ja myślę, że... tak szczerze, no zobaczcie, ile tutaj złota jest. Czy ja potrzebuję, słuchajcie, jakiegoś heala, żeby mieć więcej HP później? Raczej nie. Jedyne co, to będziemy musieli ten level zrestartować wszystkim przy starcie. Tak, żeby, kurczę, na pewno każdy nie miał, powiedzmy, jakiś tam setek serc czy coś tego rodzaju. No, tak się zdarzyło. Ale jak mówię, to jest, słuchajcie, odcinek robiony troszeczkę na chillku, z takim pomysłem rzuconym luźno. Oczywiście, pamiętajcie, łapie w górę, jeśli lubicie luźne pomysły, to też czasami można takie odcinki walnąć po prostu. No, bo ja myślę, że całkiem spoko jest czasami pójść po prostu sobie, że tak powiem, na żywioł, powiedzmy. No i dzisiaj akurat taka rozgrywka jest na żywioł, powiedzmy, że wpadłem sobie na pomysł, ej, zamieńmy cały stone na szkło, zobaczymy, co się stanie. No i oczywiście, moi drodzy, niedługo też będzie event Hidden Murder, chciałem wam zapowiedzieć, prawdopodobnie na sobotnim live'ie właśnie będzie nagrywany odcinek z Hidden Murder, także dla tych, co marudzą, że cały czas to samo na kanale jest nagrywane, już niedługo będziecie mieli jakieś nowości na pewno. W każdym razie ja sobie już tutaj zbieram pomysły na nowe odcinki, więc no, kurczę, ciekawie będzie. No i oczywiście, jeśli macie pomysły na jakieś dziwne światy, w których moglibyśmy grać UHC, też dajcie znać. Mój pomysł, na który wpadłem, jeden to cały świat we wioskach, a numer dwa, cały świat bez drzew. Oczywiście z jakimś craftingiem drewna przyjmijmy, że tam by był, no ale powiedzmy, że świat bez drzew. Także takie są moje wstępne pomysły. W ogóle czy to będzie szybciej, nie wiem, czym się szybciej niszczy szkło? Jeśli wiesz, napisz w komentarzu, no to będzie w sumie fajnie. Okej, widzę już kolejnych graczy, słuchajcie. Generalnie PvP zacznie się jakoś 20 po, coś takiego. Czyli mamy tak około 17 minut, słuchajcie, na zebranie sobie ekwipunków, jabłek i tego typu innych rzeczy. Oczywiście przed samym startem zostanie, jak wspomniałem, level zrestartowany. Przy okazji tu nie ma żadnych diamentów. Co jest? God damn? Jakiś głupi, kurde, teren wybrałem, jeśli o to chodzi. Więc lecę szybko w tę stronę, moi drodzy. I mam nadzieję, że coś znajdę. Przy okazji mam 16 żelaza, więc żelazo też mógłbym pozbierać. I ściszyłem troszeczkę dźwięk zbierania bloków, bo tak, ja i ludzie na live uznaliśmy jednoznacznie, że to jest troszeczkę za głośne, nie? Dobra, mogę zebrać sobie żelazo i teraz lecimy w tą stronę, kurczę. Przez ten dioryt, nie, przepraszam, to jest granit. Lepiej będzie mi przez niego w sumie przejść. Imho, tak, nie skupiać się teraz na diamentach, bo diamenty to tam ciula dają. Bardziej skupiłbym się na żelazie, ponieważ jest to runda oczywiście ze stalowymi itemami, a diamentowych craftingów jeszcze, słuchajcie, nie dodaliśmy, więc musimy czym prędzej tutaj przejść. Dobra, jestem, pięknie. I kurczę, zbieramy to wszystko. Ile potrzebuję? Potrzebuję kowadło plus w sumie no dwa zestawy najlepiej, jakby się dało. Jeśli się nie uda, to w sumie troszeczkę lipa. 16 minut do startu. Nie wiem, czy jeszcze coś kozackiego zbiorę w tym czasie. No, na pewno jeszcze mogę pozbierać sobie tego węgla, bo on się na stówę nam przyda. Więc w sumie ten kill-off jest całkiem przydatny. Z tego co mi się zdaje, w żaden sposób nie przyspieszam kopania żadnym kill-offem ani nic tego rodzaju. Tam jest ziomek w ogóle full diaksowy już. God damn! Strasznie tragicznie wybrałem sobie ścieżkę, którą poszedłem. No ale co mogę powiedzieć? Trochę jak w życiu z tą ścieżką na tej rundzie. No i generalnie widzicie, to się tak nie trafiło, nie? No ale co chciałem wam wspomnieć, moi drodzy, no to co już mówiłem, dzisiaj jest Nie drzyj się challenge, czyli odcinek prowadzony na voice, powiedzmy, w tonie naturalnym, gdzie mówię po prostu normalnym tonem głosu. Napiszcie, co myślicie dalej o takich odcinkach. Jak mówię, robię to specjalnie dla niektórych z was, bo wiem, że wielu z was cyfer drzy ryja. Tak, tak mi piszecie w komentarzach. Ja sobie tak myślę, dobra, no jedni narzekają, że drę ryja, drudzy narzekają, że nie drę ryja. W końcu co, ja mam zeza jakiegoś takiego zrobić kontentowego, czy co? Bo tak naprawdę nie ogarniam w tym momencie. Czy możesz iść ode mnie? Bo niestety będę musiał cię wykikować, jeśli podejdziesz do mnie. Bo w tym momencie w 100% jestem pewny, że idziesz do mnie, bo to ja. Także prosiłbym raczej tak czegoś... Nie róbcie czegoś takiego generalnie, dobra? Taka mała prośba do was, widzowie. I kurde, dzisiaj myślę, że taka walka to się przeniesie, szczerze mówiąc, do podziemi. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno chcę tego złota pozbierać, bo dzisiaj jabłek do regeneracji możemy zrobić całkiem dużo. To jest coś tu level wbija. Dobra, ktoś pode mną redstone'a zbierał. Nieważne, w każdym razie. Tylko mam jeszcze jedno pytanie. Czy to tak zadziała generalnie? Minecraft Experience add małpa A minus 2. Dobra, to odejmuje wszystkim expa, tak jak myślałem. Także bardzo dobrze, bo inaczej mielibyśmy problem taki, że ludzie mieliby dodatkowe serca. A już serca, które se później zregenerują, to nie ma problemu, bo w momencie, kiedy ruszy PvP, będą mieli puste serca i tak naprawdę będą mogli sobie jedynie je zapełnić, jedząc refile. Także to jest jedyny sposób. No ale powiedzmy, że stawiamy to jako taki dodatek. Nie będę zaczynał tej rundy od nowa, tak? Jakby ktoś sobie napisał, że tak powiem, nie mam czasu, widzowie. Wiecie, ile trwa taka jedna sesja nagraniowa? Ja tęsknię za rodziną, ja tęsknię za
kiblem w sumie tęsknię najbardziej podczas nagrywek, bo kurczę, nieraz potrafimy... What the pierce, gdzie normalnie poszli na to? Potrafimy nieraz tak, kurczę, z godzinę posiedzieć sobie w miejscu. Ja nic nie mówiłem w tej chwili, jakby co, jakby ktoś wynikał, ale potrafimy posiedzieć, kurde, widzowie, trzecie godzinę. Godzinę spędzić nad jednym takim materiałem. To się wydaje wam, że wiecie, 20 minut odcineczka, spoko. I w sumie tak często jest, że 20 minut odcineczka i spoko, nie? Ale kurde, widzowie, masz kobla pod ziemią? O ty farciarzu, kurczę. Co, chcesz się pochwalić czy pożalić? Przepraszam, dzisiaj jestem już trochę cięty, bo jakby nie było, to jest już w sumie kończę czwartą godzinę streama powoli. I to jest moje drugie nagranie. I szczerze, widzowie, powiem wam, trochę jesteście wrzodem lekkim niektórzy, bo troszeczkę za bardzo wykorzystujecie to, że staram się pod was robić niektóre rzeczy na live'ach. I proszę, przestańcie po prostu, bo się pogniewamy na siebie, tak? Tak chciałem tylko powiedzieć, taki wywód podczas live'a, słuchajcie, podczas odcinka poruszyć, żebyście troszeczkę spasowali, bo niektórzy z was troszeczkę przeginają i traktujecie mnie trochę jak niewolnika. I ja się z tym dobrze nie czuję wcale, więc tylko taka mała konkluzja. O, siema, spawner. Spawner nie działa, bo w sumie jest peaceful, ale mogę sobie tutaj wejść, słuchajcie, pajęczyny pozbierać, które, no, coś nam, niecoś mogą tutaj dać. Tak jak wspomniałem, dzisiaj będzie troszeczkę większy teren i przypominam, żeby nikt nie walczył higher grandem, w sensie takim skybase'em czy coś tego rodzaju, bo dzisiaj można bić się pod ziemią. Można się bić pod ziemią z racji, że... wszystko w sobie widać tak naprawdę. Jedyne co, to jak tunele ktoś przekopie, to dużo gorzej widać. I tam widzę złoto na pewno, więc ja chcę jeszcze złota pozbierać. Czy na seta pełnego już mam? Nie wiem, czekajcie, to jest 64, 4 sztuki, 32 sztuki stali mam w tym momencie, czyli mam na pewno jakiś mieczyk i mam na pewno jakąś fajną rzecz. No ale okej, ja sobie jeszcze pozbieram surowce. Mam jeszcze tak około 12-10 minut, no i w sumie widzimy się za chwilę. Może jakiś skrzynek jeszcze poszukam. Dobra, moi drodzy, jestem już z powrotem. Jeszcze widzę tutaj troszeczkę żelaza, więc do niego się przejdę. W sumie to chyba jedna sztuka, tak, jedna sztuka, tak jak myślałem. Powoli muszę brać się za robienie mojego ekwipunku. Z racji, że zbliża się ten czas. W sumie zostało mi w tym momencie jeszcze 10 minut. Także imo jeszcze pozbieram tego, ile się da. Tak jak mówię, moim celem jest, słuchajcie, zrobienie sobie kowadła i zrobienie sobie stalowego seta. Ponieważ od diamentowego będzie on lepszy poniekąd. No, tak jakoś. No ale w każdym razie pierwsza partia na pewno idzie w pełni na seta. 33 sztuki, więc robimy sobie prota dwójkę. No kurczę, czy ten set jest OP? Nie, ale jest na pewno mocny dosyć, jeśli o to chodzi. Dobra, mam pełen secior. No i teraz generalnie jeszcze dwa miecze sobie zaplanowałem. Okej, coś się zepsuło. Custom crafting. Pytanie moje jest takie, czy ja mam włączony... Jest włączony stalony żół. Okej, czyli coś się zbugowało nam podczas tej areny. Troszeczkę to nie jest za przyjemne, chyba że go tak crafto... Jasny gwint. Pomyliłem crafting. Proszę F w komentarzach. Okej, pomijając ten fail, w sumie i tak na wszystko mi wystarczy, na co chciałem. Więc tak naprawdę, czekajcie, układam sobie to tutaj, układam sobie to tutaj. Ej, idealnie na kowadło po prostu. Dobra, kładę kowadło i teraz tak, level 10, fuck. Dobra, to trzeba zdecydowanie jeszcze level powbijać i będzie trzeba wyjść na powierzchnię, powoli jabłka dropić, gdyż już ponieważ pod ziemią, to ja ich nie zdobędę. Dobra, na czym ja sobie tu nabiję najszybciej level? Żelazo raczej nie, ale węgiel tutaj jest, dobra, mogę sobie na węglu bić. Także, że tak powiem, dzisiaj jest taka, słuchajcie, runda all in X-ray, że tak to można ująć. Czyli wszyscy tak naprawdę popykamy dzisiaj na takim X-rayu minecraftowym. Napiszcie, co o tym myślicie, może kiedyś nawet nagramy coś sobie na prawdziwym X-rayu. Chociaż w sobie nie chciałbym wymagać od widzów instalowania cheatów tak naprawdę, a wolę robić to w taki prosty sposób, że po prostu podmieniliśmy jeden blok na drugi. No i w ten sposób zachowujemy jakby uczciwość, prawda, widzowie, a zarazem możemy pograć sobie tak, jakby każdy miał w sumie dzisiaj X-raya. Więc macie porównanie, jak z surowcami wygląda człowiek grający na X-rayu, a jak bez. X-ray też jest na TXT. No, to też jest na TXT, ale jakby ja nie chcę wymagać od widzów robienia czegoś zewnętrznego, gdyż już ponieważ wiem, że wielu nie ogarnie i znowu będzie nawał po prostu pytań w komentarzach. Ej, cyfer, jak zrobić X, Y, Z? Tak samo widzowie, taka mała konkluzja do was, jeśli oglądacie ten odcinek. Ten tryb tutaj, o, jest grany tylko podczas live'ów, także... Nie pytajcie, czy wejdziecie na whitelistę czy coś. Jeśli nie jesteście na streamie, nie macie opcji grać tutaj. Dobrze? Taka mała tylko wypowiedź moja, gdyż już ponieważ bardzo często spamujecie, bardzo często pytacie, nawet Pabelito04 z tego co widziałem, czyli osoba tworząca dla nas bardzo dużo pluginów, ma straszny po prostu przez was spam informacji w stylu: ej, dodasz na whitelistę, ej, ale dodasz, ej, ale to, ej, ale tamto. I taka mała moja prośba, przestańcie, dobrze widzowie? Naprawdę, jakby jeśli oglądacie streamy na Twitchu, jeśli na nich jesteście, macie możliwość grania ze mną. Jeśli was nie ma na live'ach na Twitchu, to nawet nie myślcie o tym, że wejdziecie na ten tryb.
Żarty, ej. To były żarty jak coś. Dobra, generalnie spalimy te miecze. Nie przydadzą mi się one. Na pewno zbiorę sobie też crafting table. No i ja złota nie mam za dużo. Także ja chyba nie będę dzisiaj szarżował jakoś specjalnie na innych graczy. Myślę, że zagram sobie spokojnie dosyć. Ewentualnie jeszcze to szkieło sobie wezmę. Mam na jakieś 4 refile coś takiego, a PvP zaczyna się jakoś za 7 minut, tak mniej więcej powiedzmy za 7 minut. Jak enchantować rzecz? Enchantem, Mordko, enchantem, jeśli chcesz enchantować. Ja na przykład sobie skraftowałem. W ogóle, what? Okej, miałem resztki kobla jakieś w ekwipunku, nieważne. Tak przy okazji, tak sobie zdałem sprawę, że w tym momencie można zrobić sobie generator cobblestone'a. XD widzowie, ciekawe czy ktoś zrobił w ogóle generator kobla, nie? W sumie, ej. To był też sposób na zagranie tego, czyli wbicie się do cave'a, zdobycie bucketa i zrobienie sobie generatora kobla. Well, ciekawe czy na tym dałoby się zaszczędzić trochę czasu. Nie wiem, nie sprawdzałem, w każdym razie ja już mam, słuchajcie, mój dream set, że tak powiem. I powolutku będę musiał tylko się ten zbierać na powierzchnię. Ewy, jeszcze pozbieram jakieś złoto po drodze, jeśli będzie mi takie ono. No i chyba nie, chyba idę po jabłka, wiecie co? Bo tak powiem wam, że z sustainem może być ciężko. I będę raczej polował na Steve'ków, tak sobie myślę. Bo będzie to dużo prostszą metodą, aniżeli na przykład zdobywanie wszystkiego. No i oczywiście, jak wspomniałem, zaraz będziemy usuwać wszystkim level. Tak, żeby każdy miał podstawową ilość serc, przynajmniej na starcie. Okej, jestem na powierzchni. No i teraz słuchajcie, ważna rzecz. Zostało 5 minut do startu PvP. W tym czasie muszę zdobyć sobie wszystkie potrzebne przedmioty. Co jest potrzebnym przedmiotem? No na pewno wiadro wody się przyda. Przyda się też, no nie wiem, jabłka? No to na pewno się przyda. Więc czym prędzej, słuchajcie, kraftuję sobie moje nożyce. Mam też diamenty w sumie, których w żaden sposób nie wykorzystałem, więc pokchamp? Nie wiem, nadal czekam, słuchajcie, na jakieś konkretne propozycje na craftingi z diamentami, w jaki sposób mogłyby się one przydać. Realnie jeden fajny crafting, który mi ktoś zaproponował, to jest crafting, słuchajcie, diamentowych jabłek. Napiszcie, co o tym myślicie i co takie jabłka mogłyby dawać, bo oczywiście nie byłyby to koksy, nie byłyby to złote jabłka zwykłe, ale na przykład mogłyby dawać, nie wiem, regenerację plus coś, na przykład, nie wiem, regenerują 2 serca i dodają efekt stręcza na 1 minutę, czy coś tego rodzaju, zamiast efektu absorpcji. Napiszcie, bo jestem ciekaw waszej propozycji. No, na pewno macie jakieś fajne pomysły, widzowie. Biorąc pod uwagę, że większość tych odcinków, które widzicie, to są moje pomysły, to jestem pewny, że gdy wszyscy się zbierzecie razem, powstanie coś jeszcze bardziej niesamowitego. Także po prostu wiecie co, sekcja komentarzy jest dla was, widzowie. Piszcie komentarze, ja w tym momencie te jabłuszka muszę skraftować, więc ciąg. Mam dwa staki liści. Mogę teraz zrobić sobie 2 pary nożycek w sumie, więc czym prędzej robimy sobie. To będzie 8 jabłek. Myślę, żeby jabłek, słuchajcie, pofarmić sobie troszeczkę więcej, ale może staromodną metodą po prostu z motyką zrobię to. Z racji, że mam teraz już tego... Ej, tu są gdzieś góry, tak przy okazji. Dobra, nieważne. Żeby pofarmić sobie ich przy użyciu motyki troszeczkę więcej, mogę nawet diamentową zrobić, tak żeby mieć na wszelki wypadek, jeśli z kogoś mi dropną jeszcze jabłka, moi drodzy. Także co? Ja muszę się przyjrzeć, czy nie ma tu gdzieś góry, bo może udałoby mi się Totem of Undying skraftować. Co zresztą pewnie wielu z tutaj graczy będzie miało. Unlucky trochę, że nie zrobiłem sobie enchantu. Może bym coś fajnego trafił. No ale póki co jakoś mi się tego nie udało. Jestem ciekaw jak z innymi graczami. Jak sytuacja, że tak powiem. No ale na razie muszę uważać na siebie, żeby za bardzo się też nie poobijać. No i z tych drzew mogę jeszcze podropić jabłuszka, nie? Po drodze. Mam 2 jabłka, ale zawsze będzie warto mieć jakiś zapas, nie? Teraz, słuchajcie, sprawa jest taka, że na świecie... Nie znalazłem żadnych gór. Tak hipotetycznie ich nie ma. Nie mówię, że na 100%, bo może gdzieś są. Ja po prostu ich przeoczyłem. No i trochę słabo, bo przy użyciu gór i tego, że mamy bardzo dużo złota, bądź co bądź mówiąc, pod ziemią można tego złota znaleźć serio, od ciolery. Można by sobie na spokojnie, kurczę, pokraftować z kilka koksów nawet. Więc mam nadzieję, że nie zdarzyło się nam to. By the way, za 2 minuty rusza PvP. Więc muszę tutaj na siebie uważać. Jeszcze mamy minutę fajerki w sumie. Więc tak prawie powiedzmy, że to jest takie odliczanko, nie do startu. No ale dobra, 3 jabłuszka. Nie wiem, czy to jest duży zapas. Zaraz sobie jedno zjem oczywiście dla regeneracji, bo muszę sobie HP odnowić. Za chwilę też, no właściwie całkowicie to już tak naprawdę. Experience. Tutaj będzie małpa A. I minus, duża liczba. Będę co jakiś czas kasował ekspat całego wszystkim graczom. Więc moi drodzy, macie jeszcze minutę i w sumie, czy ja mogę to jakoś skopiować? Czy to idzie jakoś skopiować stąd? Halo? Czy mogę skopiować całą komendę? Nie mogę. No dobra, ale w każdym razie chwilę przed startem PvP zostanie zrestartowany każdy level, tak żeby każdy docelowo miał, powiedzmy, te 10 serduszek. No ja sobie te jabłka oczywiście... O, PvP włączone. Fuck! Dobra, że tak powiem, to mnie zaskoczyło.
experience add małpa a minus, oczywiście tutaj duża liczba, tak żeby każdy miał powiedzmy podstawowy startowy level. No i dobra, rozpoczynamy w takim bądź razie. Ja sobie jem jabłko, widzę już powiedzmy pierwszy hipotetycznie mój cel, kurczę, żeby nie było. Oczywiście mógłbym zejść pod ziemię, słuchajcie, i tam tych killi będzie znacznie więcej. Przy okazji to już może być głośniejsze. Okej, okay, dobra, pyk, pierwszy hicik poszedł, pięknie. Dobra, mordeczka od razu ucieka. Liczę, że oczywiście ziomek będzie miał, słuchajcie, na sobie jakieś, kurcze, przy sobie bardziej nawet jakieś, kurde, złoto, bo wtedy będę mógł zrobić sobie więcej refili i w razie czego się wyhealować. Przy okazji, co jakiś czas będę musiał ten setować level. Dobra, masz refy, więc fajnie dla mnie. Dobra, pyk. Ładnie, kurcze, rozpykany. Dobra, 10 refów, come on. Ale stąksik poszedł w tym momencie, dobra. Pierwszy kill za mną. Żadnych fajniejszych rzeczy nie złapałem, także co muszę? Wejść na higher ground na pewno. Także jakieś bloki budowlane? Och, tylko drewno mam. Więc okej, lecimy z tematem. Generalnie większość by napisała, że zupki regeneracji byłyby pozdro. No ale widzowie, przypominam wam przede wszystkim difficulty hard, że jedzenie dosyć wolno spada niestety na UHC, więc z takimi zupkami jest taki problem, że się po prostu mniej opłacają. W tym momencie dużo łatwiej mi jest na pewno zrobić sobie refila i nawet na pełnym głodzie zjeść go, niżeli farmić takie te zupki. Także tak wiem, mówiłem wam o tych zupkach, pokazałem wam je, widzowie. Nie zawsze zupka działa, dobrze? To nie jest magiczna zupka, widzowie, że można ją jeść kiedy się chce. Widzę gracza, kurczę, o kurde, w netherite'owym secie. Także muszę tutaj uważać. Dobra, pyk. Dobra. Morda się, kurde, ugasiła. Pyk, wodę wylałem sobie. Dobra, uciekamy, uciekamy. Szybkie jedzonko. Już mu też musiało zostać generalnie mało HP, nie? Dobra. O kurde, bele, jak on uciekł z tego? Tego to ja nie odgadnę. Oho. Okczampo, że tak powiem. Pół serca. Kurde, ktoś go pchnął na mnie, serio. Dobra, jemy, jemy, jemy. Oh damn, to było teraz niebezpieczne. Jak widzicie, cyfr potrafi w kurde, w niebezpiecznej sekundzie, że tak powiem, zadziałać na spokojnie i nie wydrzeć gęby na całość, nie? Ale szczerze, już mnie korciło. Dobra, powoli też border będzie prawdopodobnie startował, ale jeszcze pewnie za jakieś 3 minuty. Tu biegnie mi jakiś ziomek. Ziomek z skinem podobny do blaszki. Oh no, moi drodzy, oh no, ja bym sobie może uważał na niego lepiej. Dobra, biegniesz tutaj dalej na mnie, typie. Dobra, pyk. Oho, pogo. Dobra, plecy mi chcesz zrobić, typie. Dobra, okej, okay. Awk. Dobra, dobra. Kurde. O. Dobra. Wjeżdżamy w typa, pięknie. Dobra, muszę się zregenerować na pewno, żeby mi pleców nikt nie zrobił. Dobra. Dobra, pięknie. Poszło go, kurde, całkiem ładnie rozwalić. Super. Już myślałem, że dędę, szczerze mówiąc. Już myślałem, widzowie, że będę musiał powiedzieć, dobra, nagrywamy jeszcze jedną. Ale tak szczerze, podczas nagrywek bardzo rzadko zdarza się, widzowie, że walimy drugą rundę. Raczej wszystko jest, powiedzmy, takie bardzo często nagrywane in one podejście, że tak powiem wam. Sharp 4, no ja też mam Sharp 4, dobra, to nie jest mi to lepsze w żaden sposób. Mam złoto, ej, i mam refy. Dobra, mogę się wyregenerować. Na szczęście, ja border ruszę. Okej, okay. Border został uruchomiony, będzie szedł dosyć powoli. Potraciłem większość pajęczyn, bo oczywiście jestem geniuszem strategicznym i stawiam je tak dobrze, widzowie, że kappa. Więc ja sobie tutaj teraz tak, to jest prod 2, więc nie, ja mam dużo lepsze, ale na pewno muszę przepalić całe złoto. To jest dodatkowe 6 refów. 6 refów? No myślę, że całkiem spoko będzie, jeśli regeneracja. 21 refów, come on. Dobra, jemy sobie oczywiście. Z tym powinienem je trochę bardziej jeść, kurczę, też tak zauważyłem podczas walki, że ja dosyć oszczędnie gram niestety przez to, że gramy dużo UHC, gdzie raczej refy są dosyć rzeczą, towarem luksusowym, what the fuck? Dobra, myślałem, że tutaj nie ma pajęczyny, szczerze, i ktoś idzie w moim kierunku, kimże ty jesteś, człowieku marny, diamentowy, enchantowany, dobra, chorbo. Dobra, Horbo na szczęście dojechany przez fajerkę został. Oh no. Oh no, man. Oh no. Oh no, 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 Messier. Oh no, kurczę, dobra, to trzeba tutaj rozegrać jakoś. Bo z nim mogę nie mieć szans aż tak walczyć. Chociaż gość jest nieenchantowany i de facto to jest po prostu diamentowa zbroja, jeśli miałbym ująć pod względem obrywania obrażeń. Tak, pamiętajcie, że generalnie netherite'owa nieenchantowana jest identyczna z diamentyczną, chciałem powiedzieć. Z diamentową.
Także gość nie jest dla mnie jakimś ryzykiem mega, bo jestem protem raczej. Raczej powiedzmy, że tutaj strasznie mylące jest set netrightowy. Jedyne co to obrywa mniejsze obrażenia od ognia, więc tak jak Horbo, raczej bym go nie porobił. Imho, podoba mi się strasznie ta runda. Jest tak, wiecie, nie wiem, jest tak na chillku, jest wszystkiego dużo, a zarazem, kurde, jakieś kile lecą, jakieś pół serca. Nie wiem, napiszcie co myślicie o dzisiejszej rundzie Minecraft na chillku. Powiedzmy, że... Nie, że Jape Challenge to jest taki Minecraft na chillku, czyli takie, wiecie, wychillowana runda, gdzie ja sobie mówię normalnym tonem głosu. Dobra, moja kobieta może potwierdzić, że to jest ściszony ton głosu u mnie, jak mówię w taki sposób, nie? Więc okej, okay, dobra, na niego wolę raczej idzie wpadać. Także ja idę szukać kolejnych okazji do zdobycia killa albo zdedania, nie? Okej, okay. To wygląda, Puniek, wyglądasz całkiem okazale, jeśli mam tak powiedzieć. Jeśli chodzi o kolejnego killa, ewentualnego mojego, albo mojego deada w sumie. To nie wiem, kurczę, czym ty jesteś akurat, możesz... O ty cwaniaczku, kurde, zadyszkę, nie? Okej. Ta walka była iście legendarna. W końcu, cytując klasyka, w końcu godny przeciwnik, widzowie. Dobra, pozbierałem sobie złoto przynajmniej, więc dobra, kolejne refy. Pani, odbiegając od zwykłego typu grania, słuchajcie, gdzie z reguły mówię wam, widzowie, wyjdźcie na powierzchnię. Dzisiaj w pełni zezwalam na walkę pod ziemią. Także myślę, że jeśli wybijemy wszystkich na powierzchni, z czasem wejdziemy do podziemi. Boże, jak mi się odbiło dziwnie. Dobra, dawka bije się z jakimś nederytowym. Może tam na piąte koło w sumie wbić i spróbować któregoś z nich się pozbyć, bo obaj wydają się dosyć niebezpieczni. Dobra, ziomek w nederycie. Już je coś tutaj. Dobra, na szczęście nederytowy set... Sprawia, że typ ma dosyć małego knoka, więc jestem w stanie normalnie go, kurczę, hitować krytami, kiedy ucieka ode mnie. Pokchamp. Dobra, dosyć mocny przeciwnik został wywalony w tym momencie z rundy. I został mi jeszcze Dawker stamtąd, ale Dawkersa wolę na razie unikać. Powiedzmy do momentu, kiedy zostanie nas mniej, ewentualnie jeśli złapie coś jeszcze lepszego, bo póki co, kurczę, z uzbrojeń raczej wszyscy gracze taki poziom podobny do mnie, ewentualnie gorszy, nie? Dobra, border powolutku idzie. Dobra, border troszeczkę przyspieszyłem, z racji, że tamten był troszeczkę za wolny, że tak to ujmę. Troszeczkę, strasznie dużo troszeczek tutaj dzisiaj. No ale dobra, chyba graczy na powierzchni już za bardzo nie znajdę. Musiałbym zejść pod ziemię, żeby popatrzeć sobie, gdzie są gracze. No ewentualnie właśnie na Dawkersa spotkam, nie? Więc tu bym raczej uważał, bo ziomek może mieć dosyć mocnego seta, jeśli wykorzystał pełnię potencjału legalnego X-raya, że tak powiem, dzisiejszej rundy. No także co mogę powiedzieć? No... Muszę znaleźć jeszcze jakieś kile. Mam 33 refy? Czy to dużo? Chyba tak. Czy mam dobrego seta? Powiedzmy. Broń też powiedzmy. Czy uważam, że mam szansę z dawką w tym momencie? Nie. Czy mam szansę z każdym innym z tego taba? Chyba tak. Czy da się zrobić książkę? Zależy jaką. O, game. Fiko. Siemano, Fiko, Miko. Dobra. Wow. Jemy. Na pewno, kurczę, ziomek tutaj... Już pokazał zresztą w zeszłej grze, kurczę, że dosyć mocny jest. Dobra. Dobra, kurczę, muszę tak to zadawać, żeby go hitować między... Dobra, pyk. Dobra, mam... Lipę mam, że tak powiem, jeśli nie ucieknę mu. Dobra, cyk, jedzone jest, kurde, bele. Ale Monka Giga, chwilami czuję taki, wiecie co, spięcie. Normalnie bym się wydarł w tym momencie, na przykład. Okej. Kurde belej, no i padłem. Oh damn, dobra, zobaczymy jeszcze, słuchajcie, kto wygrał. Jeszcze tylko podlecę mu w sumie itemy dać, także nie rusza się, mordo. Także DPC ferkowy, on jaki miał nick? Friko, dobra, chodź Friko tutaj. Rico, chodź tutaj do mnie, ja ci tu dam moje przedmioty. Ile miałeś HP generalnie, typie, możesz napisać na czacie, bo jestem bardzo, kurde, ciekaw tego w sumie. Dobra, masz najważniejsze przedmioty, resztę sobie... No okej, okay, mamy tutaj kilku graczy. Z tego co widzę, większość poszła klasykiem, w żelazny set, tak samo jak ja. No niektórzy tylko się postarali, zrobili sobie enchanty. Ja niestety, widzieliście, nie miałem trzciny, więc zrobiłem co mogłem w sumie. Ziomek tu będzie uciekał jeszcze długo z tego co widzę. Okej, okay, tu się zrobiła jakaś, widzę, kolejka pociągowa, szczerze. Oj, ciężki dylemat, Friko, kurczę, czy tego, czy tych gonić. No dobra, zdecydował, widzę się za chłopakami. Czy ja bym się też tak zdecydował? Szczerze tak, oni mogą mieć tyle refili, że to się może opłacić, nie? Mogę sobie dać serduszka na tabie? Feniks, wiesz co, wolałbym nie, bo to się może źle skończyć po prostu dla tej rundy. A chciałbym normalnie, powiedzmy, dostreamować do końca. Także moi drodzy, jeszcze tak przypominając, będzie kiedy ja oglądam sobie całą walkę, oczywiście zaraz będzie skip do deathmatchu.
przypominam wam, że w tym momencie prawdopodobnie albo za 2 godziny, w sumie to nie wiem, o której dokładnie startujemy, ale prawdopodobnie chyba o 11 godzinie startuje 12-godzinny stream na Twitchu. Z przerwami co 2 godziny, z jakimiś na pewno eventami, więc na pewno jakieś dewalsy. Wiele tego, co było ostatnio na nagrywkach, będzie na pewno grane. Więc serdecznie po prostu was zapraszam, żebyście wpadli na 12-godzinny stream i sobie go obejrzeli. Tu się, kurczę, widzę, wywiązują walki na 3 strony. Okej, ten ziomek ma przerąbane, bo go jeszcze szkielet, kurde, dobija. No i kurde, ten Friko jest taki moim... Kurczę, gdyby nie dawka, to bym powiedział, że jestem prawie pewny, że ten ziomek wygra, nie? Patrząc na to, że na pewno ma dużo healingu. No okej, gracze korzystają z tego, że są pod ziemią. I w sumie chwała im za to, niech sobie siedzą ile chcą dzisiaj, taka runda, że powiem, że wszystko widać. Myślę, że na przyszłość też, kurczę, usuniemy generalnie stąd wszystkąd usuniemy także andezyty, diority i tak dalej, bo troszeczkę psują nam obraz tego wszystkiego. No ale na dzisiaj uznałem, że zostanie. Czy border szybszy? Myślę, że nie. Myślę, że dzisiejszy border jest w tym momencie wystarczający. Przemieszcza się kratkę na... sekundę, na 2 sekundy, więc gracze się powoli tutaj znajdują. Póki jest walka, póki się limitują, nie będzie przyspieszał border. Jeśli będzie jakiś zastój na dłuższy moment, tak przy okazji walczy dwóch moich idoli, chciałem powiedzieć. No i jeden właśnie odpadł w tym momencie. Słuchajcie, ja uważam, że w tym momencie chyba wszyscy znamy lidera, nie? Tego meczu. Ale możecie obstawiać w komentarzu standardowo. Ja nie narzucam wam mojej woli. Widzimy się, słuchajcie, jak będzie deathmatch. Okej, generalnie dzisiaj nowa zasada, słuchajcie, wchodzi, ponieważ kiedy zostanie 10 graczy dzisiaj, znaczy, że runda jest dosyć wolna i można sobie na spokojnie ją pograć. Będę przenosił graczy TPO na deathmatch. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. Na razie wszyscy raczej chodzą po mapie. W ogóle większość, kurczę, w bardzo fajny sposób nie zeszło do podziemi, nie? W ogóle chowanie się w stołnie, pozdro. Czy ten gracz, kurczę, się zamyka w tym stołnie i bez kitu? Szczerze, wystarczyłoby się w jakimś andezycie czy coś zamknąć. Tam widziałem netherite'owy set. Czy tu jakaś walka się wywiąże? Oto jest pytanie. Kto będzie ostatnim, słuchajcie, przed deathmatchowym killem? Jest nas oczywiście trójka administracji w tym momencie, więc troszeczkę... No i moi drodzy, ej, szczerze? Super. Dobra, muszę wlecieć tutaj. Jesteście przenoszeni w tym momencie na arenę deathmatch. Także TPL i możecie się bić ze sobą. W takim razie rozpoczął się, słuchajcie, deathmatch. Kogo tu widzę? Przede wszystkim gwiazdeczkę, jaką jest dawka, który bije się z dosyć mocnymi przeciwnikami. Mamy też ziomka w netherytowym secie. Trochę marnowanie, szczerze, potencjału. Miecz? Jeszcze spoko, nie? Ale netherytowy set bez enchantu? Myślę, że stalowy jest lepszy. Tak między nami protection 2 żelazna czy netherytowa zbroja. Napiszcie w komentarzu, jak obstawiacie. Możemy kiedyś jakieś testy porobić. Ktoś tu widzę chce high granda trzymać, także kolego, ale na dół zapraszamy. Trzeba rozbijać takie bloki po chwili, powiedzmy zasadą oktana. Czyli będziemy powolutku to rozbijać. Dobra, zszedł na dół. No i mamy, słuchajcie, już ostatnie walki. Przepraszam, gdzie się podział jeden zawodnik? Jeśli ktoś jest poza areną, prosiłbym o wykikowanie go czym prędzej. Bo oczywiście nie wolno wychodzić poza arenę, nie? Jak coś niszczymy od dołu im, że tak powiem, mogą się podbudowywać. Ale że tak, idąc zasadą oktana, te bloki po chwili mają znikać, nie? No niestety takich pluginów nie mamy. No i słuchajcie, wygrał oczywiście niepowtarzalnie, jak zresztą zawsze prawie w odcinkach, wygrywa. Ja wygrałem. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć.